W jednym z moich kawałków, jeden teledysk nakręciliśmy o Piśmie Świętym i dla mnie osobiście Pismo Święte no, jest najciekawszą książką, jaką kiedykolwiek miałem okazję przeczytać i czytać. Dla mnie to jest księga życia, to znaczy no, to jest takie zaskakujące, że Pan Bóg nieustannie mówi do nas rzeczy aktualne, rzeczy, które nas dotyczą, które są dla nas interesujące. I w różnych okolicznościach naszego życia. Ja jakby sam, mając różne pytania w różnych sytuacjach życiowych, bardzo często sięgałem z konkretnym pytaniem do Pisma Świętego i uzyskiwałem odpowiedź. Również w codzienności, jakby analizując swoje życie, o co chodzi, dokąd zmierzam i co jest w ogóle grane, no to warto sięgnąć po Pismo Święte, żeby również zapytać tego najmądrzejszego, najwspanialszego doradcę, którym jest sam Bóg. I dlatego polecam czytanie Pisma Świętego. I chyba między innymi dlatego też nakręciliśmy ten pierwszy teledysk, żeby zwrócić uwagę bardzo mocno na Pana Boga. Pan Bóg działa też przez swoje słowo i mówi do nas, tylko trzeba Go posłuchać, a to jest okazja do tego, żeby Go usłyszeć właśnie przez Słowo Boże. Teoria Darwina, a Adam i Ewa. Jakie były skutki rozmnożenia chleba? Kto pójdzie do nieba? Powiesz, czy znasz historię podróż Pawła? Jak należy walczyć z pokusami diabła? Po co te wszystkie plagi egipskie? Ewangelia Łukasza. Dlaczego Chrystus kazał przepraszać 77 razy? Czy przykazania to tylko za... Są różne rodzaje czytania Pisma Świętego i ja w seminarium nauczyłem się medytacji biblijnej. Na początku to żeśmy zasypiali trochę na tej medytacji, bo to były takie obowiązkowe zajęcia, z czym się bardzo mocno zgadzam, bo to jest jednak też płaszczyzn takiego przylgnięcia do Pana Boga. Właśnie ta medytacja, czyli to rozważanie Słowa Bożego, żeby rzeczywiście starać się żyć tym, o czym Pan Bóg w danym momencie do nas mówi, w danym fragmencie, w danej Ewangelii dnia. I przez lata, gdy uczyłem się tej medytacji biblijnej, nie umiejąc, zacząłem sobie pisać te rozważania. Takie zeszyty zapisywałem, co roku jeden wielki zeszyt. Codziennie przynajmniej jedną stronę, jedną kartkę, zależy jak mocno przemawiało do mnie dany fragment Pisma Świętego. I po 6 latach się ogarnąłem, że no już troszkę, że tak powiem, liznąłem tematu Pisma Świętego, ale cały czas mogę tylko określić, że liznąłem, bo cały czas na różnych etapach życia odkrywam, że Pan Bóg mówi cały czas te nowe rzeczy w tych samych słowach. To jest coś niesamowite. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj święte księgi. Za słowo życia Bogu dzięki. Ta księga jest na tyle niesamowita, że niekoniecznym jest, żeby czytać od początku do końca, żeby przeczytać wszystko naraz od razu. Jest wiele sposobów na czytanie Pisma Świętego, ale myślę, że na początku ja bym przynajmniej zaczął od Ewangelii, żeby poznać, kim był Jezus Chrystus, żeby jakby zgłębić Jego nauczanie. Nieraz przyznam się, że czytałem losowo sobie otwierając i chcąc usłyszeć od Boga jakąś podpowiedź. Niektórzy chcą sobie jakby wyrobić tą podstawę starotestamentalną. Warto też na pewno czytać Pismo Święte, posiłkując się komentarzem. To jest też bardzo ważne, żeby jakoś tam nie błądzić w tych pojęciach biblijnych, żeby umieć rozszyfrować czasami Pismo Święte. Dlatego jest wiele metod. Ja bym polecał zacząć od Ewangelii. Przestań się dziwić, wszystkie odpowiedzi są zawarte w Biblii. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj święte księgi. Za słowo życia Bogu dzięki. Mam taki fragment, to jest bardzo taki osobisty dla mnie fragment, kiedy po zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystus pyta świętego Piotra, czy mnie kochasz? I pyta go 3 razy i Piotr za każdym razem jakby stara się przekonać mistrza, że go kocha. To jest to nawiązanie zarówno do no właśnie do tego, jak się Piotr wyparł i to jest też takie bardzo osobiste wyznanie i to dla mnie osobiście jest no też mi Pan Bóg niejednokrotnie
mam wrażenie, że stawia to pytanie. Niczym świętemu Piotrowi. Słowa Bożego każdy jeden wers przekazuje prawdę, że życie ma sens, jest serio piękne. Dlatego warto czytać Pismo Święte.